Absolutnie też pamiętam, że to nasza kategoria się próba zbudowała. Przyjaźniło się odrobinę, ale nie mam już na to podkreślić, że jednak praca rozjeżdżona w tym miejscu na równych przy szkodowych i wyciągach spowodowała większe emocje u Was. Także ja tego mówię, jest wspaniała, także że ludzie mają ochotę jeszcze na tym sportowych, to jest bardzo mocno do czynienia na tego. Zapraszam serdecznie. Przypominam, że o godzinie 14.30 rozpocznie się otwarcie wystawy poświęconej rajdowi ptaka. Tutaj, naprzeciwko nas, gdzie normalnie jest Muzeum Motoryzacji, stworzyliśmy dla Państwa wystawę pojazdów sportowych Pamiątek z Dakaru. Będzie Pan Jerzy Mazur, osoba, która pierwszy raz dotknęła mety Dakaru w 1988. Prezentował będzie Stara, który jechał, replikę tego Stara, który pojechał w sumie rok 1980, ten bardzo, bardzo długi rajd, będzie o tym opowiadał, będzie również księdza legendy sportu motorowego Krzysztofa Kołodzieca, będzie też bardzo kaczmarski uczestnik rajdu Dakar. W tym roku próbowany już zawodnik w wieku i można powiedzieć, tutaj mamy taką wystawę poświęconą tego, jak wygląda Dakar dziś, jak wyglądał kiedyś, jest uczeń mistrz, czyli Martin Kaczmarski i Krzysztof Kołodziec. Tak jest, no zgodnie o strasznym 30 spotkanie z Wiktorem Janem, też bardzo ważnym tarczyńskim, to godzinie 13, czyli za 8 minut z prostu się w sali pamiętowej, a my mamy ze sobą kolejny aut, także proszę poprosić właścicieli o parę słów na temat. Mercedes SL, Mercedes SL Cabrio 280, piękna stylizacja załogi, superująca. Na imprezie motoklasy są samochody z lat 70. Ten Mercedes występował w wersji coupé, w wersji SLC oraz w wersji SL. Był dość długo produkowany. Naprawdę już na początku lat 80. został dopiero zastąpiony następnym modelem. Może jeszcze kilka słów o generacjach modelu SL. Właściwie Mercedesa na pewno chętnie powie, dlaczego z pagody wykształcił się takiego SL-a, a dlaczego później był następny model. Przyznam się, że jest to samochód francuski. Moja mama tutaj kontakt na Francji. Wiąże się z tymi sprawami, tymi generacji samochodu SL zajmuje. Tak. Ja wypożyczam od mamy i staram się iść autostradą. Ale godnie Państwo reprezentujecie rodziców w takim razie, ponieważ zarówno strój, jak i Mercedes też jest godny tutaj prezentacji i oceny. Dziękujemy serdecznie, wielkie brawa, są też pojazdy z lat 70., ale tutaj z Mierzaku nam znowu rodzina Państwa pedów, tym razem Lorraine Dietrich. Nieznana, można powiedzieć, marka, ale również egzemplarz związany z historią Polski od samego początku swojego istnienia. Zapraszamy Cię, Macieju, zaraz za Mercedesem, gdybyś mógł tutaj zająć miejsce. O tym samochodzie, o tej marce zbyt dużo nie wiemy, zaraz usłyszymy. Rzeczywiście piękne auto, pięknie odrestaurowane. A z którego roku, jaki ma silnik, jak trafiło do Państwa, to dowiemy się za chwilę, tylko uda nam się włączyć silnik. Kolejne auto z dużej bardzo Państwa kolekcji. Panie Maciek, zapraszamy i prosimy o parę słów na temat tego niezwykłego pojazd. W międzyczasie, przepraszam, powiem tylko, że zapraszamy ciągle na próby sportowe. Jest z nami redakcja TVN Turbo. Chcieliby zobaczyć, jak nasze pojazdy zabytkowe radzą sobie w zmaganiach prób sportowych. Więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był i też zwracam się tutaj do sektora krajów demokracji ludowej, do sektora krajów kapitalistycznych, do pojazdów powojennych, proszę kierować się na trasę prób sportowych. Kilka słów.
Tylko, że zaraz zaczyna się spotkanie z doktorem Janem Tarczyńskim w sali kominkowej, jest już godzina 13, a Rolls-Royce'y też mają ścisły związek z historią Polski, ponieważ przed wojną były też użytkowane przez wiele, wiele służb państwowych. Takim samochodem również podróżował marszałek Józef Piłsudski. Także zapraszamy na spotkanie z doktorem Janem, a teraz parę słów o samochodzie. Pan Andrzej Roszkiewicz, właściciel tego cudnego auta. Zobaczcie Państwo, jak ono jest wykonane, jak jest piękne. To jest po prostu czyste piękno motoryzacji. Może powiedzmy historycznie, jak on znalazł się w Pańskim posiadaniu, co z nim widział wcześniej? Złożony jest pierwszy raz od 30 lat, także ja mówię.